Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku The Long Dark, chyba tak się nazywa gierka. Długa ciemność. Kontynuujemy sobie naszą historię, możecie zostawić lajka, gierka jest mega spokojna, także ja też w miarę chilluję, kiedy gram w tą grę. No i co, słuchajcie, przypominam nasze zadanie jest dość łatwe i dość proste. Musimy, słuchajcie, zanieść drewna babuśce i wtedy i jedzonko też trzeba jej dać i wtedy ona może ewentualnie nam pomoże w kilku sprawach. Opowie nam o tej historii, albo powie nam, jak się stąd wydostać, albo gdzie jest przede wszystkim nasza kobieta, no jakby no kobieta, ale niekoniecznie nasza. Kiedyś byliśmy razem. Także nasza była kobieta, chociaż w ogóle stwierdzenie nasza kobieta albo nasza była kobieta jest jakieś takie dziwne. Ona nie była nasza, to najwyżej była z nami. Tak, dobra, ale nie będziemy rozkminiać za bardzo na temat termo. Nie wiem, cięcie. O kurde, skręcony nadgarstek, ale mu przyjebałem siekierą. O kurczę, niedobrze, ale dobrze. Znaczy, niedobrze, ale dobrze. No nic nam nie zrobił. O tyle dobrze. Mówiłem w poprzednim odcinku, że będą nas wilki atakować. No i jest jakieś takie powiedzenie na pewno z wilkami. Przyszło wilków, coś tam. Przyszedł wilk na Matyska, raczej takiego nie ma. No nic, trzeba się obandażować. Jak to zrobić? Apteczka, bo ja mam. A, nie mam bandaża żadnego? Kurde, a mam tkaniny. To nie mogę wytworzyć bandaża? Mogę chyba. No dobra, to ja bym wytworzył ten bandaż. Craft, rozpocznij tworzenie. Wydaje mi się, że mamy skręcony nadgarstek, to będziemy mogli go jakoś za bandażami tego ustabilizować, tak mi się wydaje. No, leczenie bandaże. Masz skręcony nadgarstek. Nie możesz trzymać broni do momentu opatrzenia kontuzji lub jej wyleczenia, czyli to się instant jakby. To się jakby instant naprawia, tak? Kiedy ja użyję tego bandaża. Instant naprawia. Ugryzienie wilka też jest lewa dłoń. A, i wyleczono skręcony nadgarstek od razu? Dziwne trochę. No ale dobra, jeszcze ugryzienie wilka sobie wyleczymy. A, kuracja nie przyniosła żadnego efektu. Dlaczego? A, bo to się czym? A, to się herbatką. Tak, to się herbatką leczy, bo to jest ból jakby. No dobra, ale czy ból mi coś jakoś super daje? Ból od kontuzji powoduje nieostre widzenie i dyskomfort. No, a, no tak, mam trochę zamazany ekran. Tak dosłownie jak w Tarkowie, nie? Ale to chyba przeżyjemy. Ta, trochę zamazana, ale jest w porządku. W Tarkowie jest kurwa dobrze, znaczy gorzej i musiałeś się jeszcze tego. Musiałeś się jeszcze dodatkowo strzelać. Tak, z luz. Wilki nam nie straszne, póki mamy siekierę, tak mi się wydaje. Zdrada. Zostawiłem go tak jak ci obiecałem i czekałem na ciebie, ponieważ mnie o to poprosiłeś. Gdzie jesteś? Jest tu coraz zimniej. O kurde. Czekam pod starą pocztą. Przyjedź po mnie jak najszybciej i wyjedziemy stąd. Jeśli nie przyjdziesz do północy, wyjadę bez ciebie. A, to chyba tutaj manipulacja. Jakiegoś zioma została, albo samicy została tutaj uczyniona. No, ale przyszły desperackie czasy, a w desperackich czasach ludzie robią desperackie rzeczy. Myślę, że możemy wybaczyć, zważywszy na to, co się wydarzyło w tym mieście. Czyli oczywiście mam tu na myśli giga kurwa śnieg i że prąd wysiadł. Też bym pewnie zaczął panikować w tej sytuacji. Próbujesz wyjechać z miasta, a tu chłopie taka śnieżyca, że nic się nie da nawet wyjechać. Ludziom zimno, no, ciężkie pewnie czasy ogólnie. Zrobiłbym tą herbatkę, bo my mamy te owoce, tylko bym musiał zrobić ognisko, ale nie chce mi się. A ten ból zaraz się wyleczy, więc w sumie luz. On chyba jakoś, nie wiem, nic tak za bardzo nie powoduje. Tylko kilogramy mi się zmniejszają w plecaku, które mogę nosić, ale i tak już jestem przeciążony. O giga za dużo, więc... Tutaj chyba nie możemy wejść, co? No niestety nie możemy. No dobra, to teraz pójdziemy w prawą stronę, bo
Tą prawą stronę sobie zostawiłem na później. Tam jest mega dużo domów. A tutaj jest jeszcze jakiś... Tutaj jest jeszcze... O, no tak, to nie w prawą stronę? Nie, czekaj. Prawą stronę? Czy tutaj prosto? Kurwa, gdzie my mieliśmy teraz? Nie pamiętam, które już miejsce zwiedziliśmy, a które nie. Wydaje mi się, że tych też jeszcze nie zwiedziliśmy. Dobra, chodźmy. A, może chodźmy też odłożyć od razu do babulki tego. Jakieś drewno, które mamy, bo jesteśmy mega przeciążeni. No, zbierajmy kamienie, one się tam zawsze przydadzą, nie ważam jakoś dużo. A w momencie, jak będziemy polować na te... na króliki, to jest mega spoko. Dobra, połóżmy. A w ogóle co tu ta krew robi? To jest też zastanawiające. Jakby babcia... Nie wiem. Strzeliła? Ty, poczekaj, śledztwo. Babcia postrzeliła tego zioma, co leży tutaj. Jo, się kręca. A widzisz, on to taki normalnie jest ziomo, czy to jakiś zombiek jest? Podobno tu nie ma zombie. Co ciekawe, gra ma taki opis. Nie znajdziesz w tej grze zombie, jak jest napisane. W opisie gierki, także od razu twórcy gry chyba chcieli zaznaczyć, że nie ma tu zombie. A może chcieli zmylić. Tak zwaną kiwkę zrobić. Kto wie? Kto znaje prawdziwe intencje twórców gry? No nikt właśnie. Patyki? Nie, patyków nie dajemy. Stosy papierów możemy wrzucić, chociaż one za dużo nie ważą. No dobra, ile tam jeszcze? Musimy zaraz wrzucić. A już wszystko? Już wrzuciliśmy? Już misja wykonana? Ty, chyba już wykonaliśmy misję, bo tu wcześniej było napisane, ile mam wrzucić. Wydaje mi się, że 10 kilo miałem wrzucić. O, pokażę, jakbym wziął to. A nie mogę jej zajumać. A nie, mogę. Czekaj. A, nie mogę. A, widzicie, dobra, dobra. Czyli faktycznie chyba 10 kilo ma być, czy coś takiego, bo już więcej nie mogę tutaj przenieść. Dobra, czyli ta misja z pojemnikiem na drewno wykonana. Nie wiem, czy możemy z nią porozmawiać o tym? Siema. No nie za bardzo. Ja misję wykonałem, chciałbym, wiesz, pogadać. A tutaj bym... Szkoda, że tutaj nie mogę przygotować jakiś... A mogę przygotować rzeczy. Przygotuj posiłek. O kurde. A, to spoko, dobra. Czyli tutaj u babulki mamy takie safe place. Tylko trzeba uważać, żeby nam nie strzeliło w plecy. Jak tamtemu ziomkowi. Czy my chcemy zrobić herbatę? O, w teorii możemy, chyba nie. Poczekajcie. Crafting. Przygotuj tego, dzikiej róży, owoce. Możemy zrobić tą herbatę. Uśmierzymy ból. Dobra, przygotowane zostało i co teraz? Teraz muszę przygotuj posiłek, prawda? Nie. Kubek kawy? Woda? Coś mi tu kurwa nie gra. Stop śnieg, nie, nie, nie. Ja bym chciał... Jak tu wykonać herbatę? W craftingu muszę tutaj? Pochodnie mogę zrobić. A, mogę zrobić pochodnie, bardzo fajna pochodnia. Kurde, zrobiłbym ją w sumie. Ona się może w pewnym momencie przydać. Zróbmy ją. Powoli się też kończy noc. Znaczy dzień się kończy i zaczyna noc niestety. Bandaż, suszona kora, dobra, dobra, gotowa podpałka. Nie, to nie, nie, nie do końca wiem, jak zrobić tu herbatę. Może najpierw muszę ugotować wodę. Nie wiem, spróbujmy. Nie wiem, szczerze mówiąc. A przygotujmy też kawę. Dobra, ile my mamy, czekać, jak tu sprawdzić obiektywy? No chyba na tabie. Napełnij lodówkę. Dobra, musimy napełnić też lodóweczkę tej babulki. A tu mam też herbatę ziołową, czemu ja tego nie mogę wszystkiego zrobić? Nie mam kubka jakby? Lodóweczkę musimy zapełnić i jest jej potrzebne 8000 kalorii, mega kurde dużo tak generalnie.
Ciężko będzie to zrobić. Dobra, wypijmy sobie kawę, czemu by nie? Gorące. Dobrze. Takie ma chyba być. Kubek kawy i co? Powinniśmy dostać kubek teraz. Dobrze mówię? No nie, no dupa, źle mówię. Nie wiem, o co chodzi. Kurde, nie rozumiem czemu. Mam tylko to... Chyba, że nie mam owoców dzikiej róży już. No jak? No mam 8. Czyli żeby zrobić taki jeden stosik owoców dzikiej róży, potrzebujemy, kurde, 24 owoce. Ja myślałem, że jeden potrzebujemy owoc. No to lipa trochę. Poczekaj, może tutaj pierwsza pomoc? Nie. Pi, nie. Źródła światła, nie. Żywność, nie. Bronie, nie. Nawiguj. Tutaj mamy naszą tego. Naszą mapę. Też nie potrzebujemy na razie tego. Survival. Puszka co zysku, nie. Status. A co za status? Kowalski status. Tymczasowo zmniejsza zmęczenie. Nie wiem, jak zrobić tą herbatę. Wkurza mnie to trochę. 9 minut do zagotowania. Dobra, to ja bym... A mogę porąbać z tyłu jej? A mogę w sumie. Chyba się nie obrazi, jakbym jej rozdupcył cały stół. Wydaje mi się, że... Ciężkie czasy nastały, no nie? Meble ci już niepotrzebne, wariacie. Dobra, jest zagotowana woda. No i nie mogę ją albo zabrać, albo wypić. Nic więcej. Nie wiem. Szkoda. Ale może mamy za mało tej owoców dzikiej róży. Może faktycznie jest potrzebne więcej trochę tych owoców. Powoli robi się noc. Niedobrze, w nocy nie będę kurde nic widział. Szczególnie jeszcze z tym efektem pewnie. Dobrze, że ten efekt jest tylko na krawędziach, bo tak to by była w ogóle lipa. Dobra, no idźmy jeszcze do jakichś domków. U babulki się chyba można kimnąć generalnie, tak mi się wydaje. Tu pewnie będzie coś ciekawego, nie? Rolka papieru. Wydaje mi się, że u babulki jest łóżko. Z babulką może pójdziemy spać. Pokczmal. No tak mi się wydaje, że u babulki się kimniemy i będzie kituła. Że tu mamy w ogóle takie schronienie u babulki. Wszystko będzie u babulki. W tych autach kurde nic nie ma, co szukam... No i jestem wykrakał, co to? A nie, to po prostu jest tego, tak? No po prostu, no właśnie mówię, że nic nie ma, to są zawiasy po prostu. Owek też jest pusty. O! Coś tu było chyba. A nie, no opuść pojazd. Beznadzieja w ogóle, a mogę wejść do tyłu na przykład? O kurwa, do tyłu też mogę wchodzić? Debil. Nie wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej. No dobra. Tutaj będzie zamknięte chyba. Nie wiem, czy nie jestem trochę za głośno. Zaraz zobaczymy jeszcze. Nagram tak z 5 minutek, tak blisko mikrofonu. Mikrofona i ogarniemy, czy nie jestem za głośno. Gram mega takie spokojne gry, to mi się jednocześnie też głos, wiadomo, zmienia, no nie? Taki bardziej soft. Znaczy soft może nie, ale taki no cichszy. Właśnie mniej chyba soft. This is just terrible. A taki bardziej cichy. Tu ktoś chyba umarł też. Widzę krew. A to jest jakieś tego, tak? Było jakieś normalnie przy szkole albo przed szkole albo szkoła. No szkoła, no. Znajdziemy tu coś ciekawego. Na przykład jeszcze ciepłe dziecko. This will come in handy. A do czego nam węgiel? Będziemy mogli to normalnie do ogniska wrzucać? Będzie płonąć? Coś mi się wydaje, że węgiel będzie całkiem fajny. A może mi się wydawać. U tej babulki to w ogóle chyba możemy tam do niej wrzucać to drewno i ja sobie to drewno będę mógł później, wydaje mi się, odzyskiwać. Żeby nie nosić tego wszystkiego weku, tak mi się wydaje. Że to będzie taka nasza przyjazna ostań. Ale i tak musimy w miarę szybko tutaj, szybko biegać i szybko chodzić. I szybko wykonywać te misje. Bo jeżeli nie, no to ostatecznie i tak nam się skończy to jedzenie.
Słyszę wilki znowu. Ostatecznie jedzenie się skończy, już będzie lipa. Wyleczono ból. To proszę mi zniknąć głupi efekcie z ekranu. Dziękuję. Czy będzie coś w samochodzie? Czemu ja tak czasem mówię soft i właśnie bez takiego w samochodzie, tylko tak mówię w samochodzie? Nie ma nic. W tych autach to zazwyczaj nic nie ma, jeszcze bagaje zazwyczaj mają zapięte, ale ten ma otwarty, więc pewnie... A, w bagaju też nic nie ma, no przecież. No po co? Po co zostawić dla mnie? No ale co, liczymy na to, że nie, no nie wiem, no. Bardzo się ktoś spieszył. Pozostawiam różne rzeczy. Powoli się robi ciemno. Garnek. Trzymałem garnek, którym można topić śnieg, gotować wodę i przyrządzić potrawy. Zajebisty. Tylko kurde, przestaje cokolwiek widzieć, bo się robi niestety noc. Nie ma tu nic? Kawki? Nie ma. No lipa jest. W nocy to się nie da przeszukiwać tych domów, bo nic nie widać. Tak, będziemy musieli tu... Będziemy musieli wrócić tu w dzień, bo ja tu nic kurde nie widzę, nie? Ta, wrócimy tutaj w dzień, w nocy to jest, pójdziemy spać przede wszystkim. O, 750 kalorii. Puszka mleka skondensowanego. Kurde, pamiętam były takie tubki z mlekiem, na przykład karmelowym, to było OP. O, kiedyś mi dziadek przyniósł takie 3 kartony mleka. Takiego, nie wiem, jakiegoś mega dobrego, właśnie może skondensowanego, nie wiem. Kurwa, OP było to mleko. tylko je piłem. A, później już zostałem wygarem. Ale to trzeba kupić takie sojowe właśnie, jak jakieś, nie wiem, czy skondensowane jest, może sojowe? Może ktoś wpadł na ten genialny pomysł. Możemy jeszcze zajrzeć tutaj chyba do tyłu, bo tutaj nie byliśmy. Czysto. O, królik! Zając! O kurwa, to nie jest królik, to jest... To już jest zając, nie? To już jest chyba szybki gagatek. Możemy spróbować. Nie pamiętam, jak się mniej więcej celowało. Kurwa, no blisko było. Fest było blisko, no sadek. Możemy go spróbować upolować, i tak nie mamy nic lepszego do roboty aktualnie. Gdzieś po prawo go chyba słyszałem. Tak jest. O, więcej królików, dobrze, dobrze. Biegł sobie. A my cię, kurwa. Cio! Nie no, jak on to... Nie, on czasem randomowo sobie rzuca, nie? I on sobie zmienia trajektorię rzucania, nie? To jest niemożliwe, żeby mnie za każdym razem nie trafiał. Kurwa no. Już nie pamiętam, jak się celowało. Ostatnio już miałem takiego dobrego cela. Oj. O, trafiłem! A nie, nie trafiłem chyba. Dupa. Kurde, tu nic nie widać, bo tu jest trawa mega dużo. Jak się polowało? Już straciłem umiejętność polownicze, umiejętności. Jest! Już wiem, jak celować. Chodź. Dobra, jeden. Dwa, będzie do babulki. Trzeba zbierać. Króliki. Gdzieś jeszcze był jeden. O, to co to? Myślę, że jakiś grzyb. No właśnie, wcześniej pozbieraliśmy jakąś, jak to się, po polsku to się nazywa huba buba. A po kanadyjsku grzyb. I pozbieraliśmy to, swoją drogą widzę po raz kolejny tego grzyba. Tylko nie wiem, jak go przyrządzić. Buba buba. Grzyby rejsz i duży jadalny grzyb nadrzewny, rosną głównie na drzewach iglastych. Ważona z niego herbata. A, antybakteryjne właściwości. Łe, ja myślałem, że to taki do żarcia jest. Można go normalnie zjeść, dobra. A to normalnie jest huba buba? Huba buba. Możliwe, że tak, w sumie wygląda jak huba buba. Rośnie na drzewie jak huba buba. Nie wiem, kto nazwał to huba buba. Jak to w ogóle brzmi? Huba buba. Dziwnie, strasznie.
Dobra, jesteśmy mega przeciążeni, więc trzeba uważać, żeby tutaj nie robić skoków wyczynowych. Żebym zaraz nie stwierdził, że gonitwa za tym. Gonitwa po stromych wzgórzach za królikiem to jest genialny pomysł. Trzeba trochę uważać. Ale chyba będzie git. Chyba możemy być całkiem mocno przeciążeni, nic nam się tak mega nie stanie. Zimno nam jest trochę, ale to tam jebać. Pozbierajmy gałęzie, wrzucimy te gałęzie później do babulki. Wydaje mi się, że tam będziemy mogli je przechowywać. No i niedługo też będziemy szli spać. Jak będzie noc, tak sobie idealnie właśnie pójdziemy. Jak będzie noc, to właśnie idealnie pójdziemy tego, nie? Pójdziemy spać, żeby... O, kolejne króliki! Podwójne! Biegną razem, w grupie. Parzą się. A nie, to jeden. Tylko jakiś gruby. O kurwa. Pięknie! Szybko, szybko, szybko. A nie mogę biegać, bo jestem przeciążony. Ty kurwo jebana gruba. Ale lipa. No i minus kilogram żarcia. Minus 500 kalorii. No nie mogłem biec. Nie mogę biegać. A teraz mogę. A bo wyrzuciłem jeden kamyszek i już mogę biegać. No to zajebiście. Jeden kamyszek dzielił mnie przed jedzeniem królika. A tu jest stromo, więc trzeba uważać, żeby sobie nie skręcił kostki. Dobra, pakujemy się do babulci. Witam. Kurwa, nic nie widzę. Dobra, mogę tu jakoś się kimnąć? Ono musi gdzieś tu mieć łóżko, prawda? Przeszukaj szafkę, proszę. Pusta. Chyba ma, ale pewnie na górze, tak. Tak bym strzelał. Dobra. Myślę, że pójdziemy jeszcze na zewnątrz i tam włożymy badyle wszystkie. Bo ja chyba później będę mógł sobie je schować do ekwipunku, gdybym potrzebował. Zresztą na razie takiej potrzeby nie ma, no nie? Schowajmy na przykład wszystkie papiery. Tak jest, ja te papiery albo... Batyki nie mogę. Ale badyle, ale papiery mogę. A teraz jakbym wrzucił tu na przykład, nie wiem, 3 patyki przenieść, 5 patyków, to mogę z powrotem... A, nie mogę patyków odzyskać. No to chujowo. No to trochę lipa jest, no, brzuch mnie boli. No ale dobra. Ty, to skąd ja mam tyle kilogramów na sobie? A, bo ja mam 3 króliki, 4 nieoprawione. Kanister 4-litrowy. To by mogło... Wszystko teraz jasne. Świeże jelito? A mogę tu powrzucać świeże jelito i później... Na pojemnik, na drewno i później sobie przyjść i pozbierać to, czy nie? Chyba nie. Ta babcia nie chce świeżego jelita zjeść? Podobno pycha, słyszałem na mieście. Kurde, 2 dni mnie bolał brzuch, jeden dzień mnie przestał boleć brzuch, już byłem szczęśliwy i teraz znowu mnie zaczyna. I o, cię kręca. Nie jest dobrze, widzowie. Dobra, mogę przygotować posiłek. Chyba. Garnek. W garnku mogę ugotować herbatę z owoców? Ale normalnie nie mogłem? Bez sensu. A co daje herbata ziołowa? Co daje herbata ziołowa? Ma właściwości zdrowotne i ułatwia sen. Czyli trochę... A, czyli trochę nas wyhiluje. No dobra. A spróbujmy przygotować taką herbatę. Nie wiem, czemu w garnku musimy ją gotować. Ale no niech będzie. Ale kurwa skam. Czyli ja muszę... Jo, cię kręcę. Czyli musiałem kliknąć przygotuj posiłek, wybrać puszkę i tutaj mogę sobie wybrać, co chcę użyć. No dobra. No teraz będziemy wiedzieć przynajmniej. Proponuję oprawić mojego królasa. Chodź królas.
Zbierz mięso, tak jest. 13 minut może chyba być. Zbierz. Mam nadzieję, że mi się moja herbatka nie wygotuje. Dobra. Kubek herbaty ziołowej. Pi. Korzyści ogrzewania, ok. Ciepły posiłek rozgrzewa cię od wewnątrz i pomaga w odpoczywaniu. Twój stan regeneruje się szybciej podczas odpoczywania. Kurde, to ja bym się teraz kimnął. Wydaje mi się, że idziemy w dobrą. A, ja mam. A, o, o! A nie, 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 przestań. Tak se zapalę. A nie mogę tak zapalić? O, o, o. Pyk. Dobra. Właśnie po to zrobiliśmy tą pochodnię. No i możemy sobie się kimnąć tu. Dobra, łóżko, idziemy się kimnąć. No nie dużo, poczekaj, najpierw to trzeba coś zjeść może. Mam coś do jedzenia w ogóle? Nie no, na pewno mam. Żywność. Pewnie, że mam. No może być to mleko skondensowane chyba. Ta, bo ona ma najmniejszą datę przydatności, znaczy tam procent przydatności. To zjedzmy je jak najszybciej. Dobra, zajebiście. I idziemy spać. 8 godzin wystarczy? Nie wiem. Dobra, z 7. I powinniśmy też HP sobie zregenerować. Ważne, żeby było jasno. No, nie jest jasno, nie. Ni wuja nie jest. Chodźmy jeszcze spać na 4 godziny. Będzie kit? No. Spoko. Jesteśmy głodni i odwodnieni, ale jest gituwa ogólnie. No, to jest w ogóle jakieś zdjęcie. Pewnie jej córki, na przykład z wnuczką, tak bym strzelał. Albo jej córki, tylko jak była młodsza. Dobra, to teraz ja bym się udał raczej na co? Raczej bym się udał na przeszukiwanie różnych rzeczy. Tylko z drugiej strony ja mam tu, poczekajcie, musimy upuścić kanister. Musimy tutaj sobie zrobić mały składzik, nie? Bo, no, bo inaczej będzie ciężko. Czyli tak. Musimy to powyrzucać totalnie niepotrzebne aktualnie rzeczy. Kanister. Bo on waży mega dużo. Coś co waży mega dużo. Kurde, nie wiem czy. A tu jest. Sortuj według waga. Wody mamy mega dużo. Króliki też bym mógł generalnie wyrzucić tutaj na chwilę jeszcze. To ja bym wyrzucił. Upuść, upuść, upuść. Mam nadzieję, że się nie zepsują tutaj za szybko. Badyle bym zostawił, węgiel też mogę upuścić. O kurwa, garnek to nie, garnek oddaj. No dobra, kiedy indziej, niech będzie ten garnek, niech tu zostanie na razie. I możemy się napić wody. Możemy zjeść jakieś batonsa, żywność. Dobra. I możemy ruszać na wyprawę, przeszukiwać kolejne domy. Jest mega git. Trochę wieje, ale jak będziemy chodzić po domach, to będzie spoko. Ogólnie to ja mogę chyba, posiadając różnego rodzaju skóry, jak posiadamy teraz, to chyba będę mógł z nich uszyć na przykład jakąś czapkę do siebie i tak dalej, więc spoko. Myślę, że tylko nie wiem, czy nie musimy najpierw nauczyć się jakby szyć, żeby później móc jakby uszyć czapkę. Wydaje mi się, że najpierw by trzeba było jakiś poradnik walnąć. That'll come in handy. Herbata? No, czym się przyda? Jakaś średnia herbata, ale lepszy ryc niż nic. Walczymy tutaj o przetrwanie. A może, przyznam szczerze, może być cienko, bo ja widzę ile ja mam życia i że jak ja tej babułce dam 8000 kalorii. To jest, nie wiem jak to zrobimy. Jak ledwo co ja żyję.
Fajne, fajne jest to do lampy, to by było spoko, tylko jakbym jeszcze lampę znalazł, by było jeszcze w ogóle lepiej. Bo wtedy byśmy tego... Książka. Źródło wiedzy. A, materiał na opał. No jakbyśmy znaleźli lampę, to moglibyśmy chodzić po nocach i przeszukiwać rzeczy, więc spoko by było. Lampa metalowa, kominek. Tutaj też możemy sobie zrobić miejscówę do mieszkania, ale wolę tą babulkę, bo u niej się ciągle pali kominek. Nie trzeba rozpalać. Ops, man. Łóżko, snickersy. Przyzwoite buty do biegania, nylonowe buty, lekkie jak piórka, lepsze niż bieganie na boso, ale niewiele. No raczej lepsze od moich butów nie będą, prawda? Chociaż lepsze na temperaturę. Ale go... nie. Tak, lepsze na temperaturę, gorsze na wiatr. I mniej wodoodporne. Nie, chyba zostawimy te nasze buciory, które mamy aktualnie na sobie. Dobra, tutaj jakiś paper. To tam dużo nie waży, ale też... dużo nie waży, ale też dużo ognia nie daje, więc... takie, takie sobie. To tylko na rozpałkę jest przydatne, no i nic tu więcej nie ma niestety. No tyle, ewakuacja. Nic nie pominąłem na pewno. Lodówki? Nie. Zamrażarki? Nie. No dobra, tyle. Idziemy dalej. Tutaj jest zamknięte. To nie wiem, czy dalej w sumie jest po co iść. Weźmy te owoce dzikiej róży. One nic nie ważą praktycznie, więc luz. Te grzyby? Nie, to nawet nie ma sensu zbierać. Tam są jeszcze jakieś domki. A, cała farma tam jest. Będę pamiętać, ale na razie chodźmy tutaj po tych najbliższych domkach, jakie są. Tutaj wejść nie mogę, nic tu nie ma. Tutaj też jest czysto. Lizak 5. Hucz. No dobra, dojdziemy do tego post office. Ile mam kilogramów na sobie? 29. Więc nie jest najgorzej. Dobra, no jeszcze tutaj nie byliśmy. Przed nami. Po kolei, żeby wykonywać tutaj rzeczy, misje. Po domku i będzie git. Dobra, syf tu straszny macie. Kanada. O, co to było? Rośliny lecznicze wielkiego niedźwiedzia. To jest jakaś chyba książka, którą mogę przeczytać. Poka, poka, poka. O kurwa, znikło. A, to nie, notka z informacjami na temat wykorzystania roślin. No ale to jak, to... nie wiem. Tutaj też znalazłem wszystko, co musisz wiedzieć o naprawie odzieży, a nie mogę tego przeczytać. Nie wiem, jak to kurwa działa. Bo ostatnio, jak grałem w tą gierkę, to znalazłem jakieś... nowy cel, znajdź, zbieraj i przetwarzaj rośliny na wyspie Wielkiego Niedźwiedzia. Co ty gadasz, no? Kiedy indziej. To opcjonalne, jest opcjonalne. Bo ostatnio, słuchajcie, jak grałem sobie solo na streamie, to znalazłem właśnie jakąś książkę i mogłem ją normalnie przeczytać i to mnie tam uczyło chyba polowania. A teraz nie za bardzo mogę. Nie, więc nie wiem, jak to działa. No co ty gadasz, że te rękawice są lepsze na... nie no. A, bo te są zepsute. A możemy je naprawić? I co to da? Ty, no to ja bym je naprawił, ale nie wiem, czy to mi... nie wiem, czy to jest opłacalne, to naprawianie, ale pokaż. Nie no, wydają się chyba lepsze, nie? O, no i teraz będą trzymać ciepło, no dobra. Taki tuwa. Po prostu były zepsute. Notatka z poczty Milton. Skrawek papieru znaleziony w budynku. Przeczytaj. Margaret, musimy przestać przyjmować pocztę w Milton. Nie mamy jak jej
odtransportować na kontynent. A przecież nie powiemy tego ludziom, bo się domyślą, że przetrzymywaliśmy ją przez cały ten czas. Znajdź jakąś wymówkę. Przy każdej okazji namawiaj wszystkich do wysłania e-maili albo używaj dronów. Albo używania dronów, o ile mogą sobie na to pozwolić. Będą wypatrywać samolotu pocztowego, ale raczej nie spodziewam się, że tu dotrze. Jack pewnie znowu wjechał w drzewo gdzieś w okolicach farmy. Myślę, że można go spisać na straty. Cholera, powinienem był go powstrzymać i nie pozwolić mu brać samochodu, gdy wypił kilka głębszych. Spróbuję jakoś to odkręcić. Trzymaj się. No dobra. Wiem, że jest zniszczony samochód, a w nim dużo rzeczy do spalenia gdzieś przy farmie, czyli tam, gdzie wcześniej chyba mówiłem, że możemy się jeszcze udać, ale wszystko po kolei. Pełniane skiety dostaliśmy, ale gorsze i chyba bardziej zużyte. Dobra, na razie ich nie zakładamy. Tutaj nic chyba nie było, książka jest. A, jest napój. Miasteczko Milton, ulotka z informacjami. No dobra, dobra, karton nie chcemy. Jakaś zdechła roślina. Tutaj też nie mogę nic przeszukać. To tyle by było z poczty? Nie, no naprawdę? Ja myślałem, że tutaj coś porządnego będzie, nie? Że to jakiś solidny budynek. Zaplecze, wszystko będzie. Jakieś broń może, nie wiem. No tu nic nie było. Nie wiem, idę na plecy. Może coś mają na plecach jednak. O, coś chyba tam jest. Mogę tu wejść? Wejdź do pojazdu. Nic nie ma. A, ja już tu przeszukiwałem to. Wejdź z pojazdu. Nie pamiętam tego. A, tak, tak. Akumulatorki tu znalazłem. No, pamiętam. Ale na tyłach nie byłem na pewno, bo zapomniałem, że tu można w ogóle chodzić na tyły. Nawet nie wiedziałem nie tyle, co zapomniałem. Z jakiegoś powodu nie pomyślałem o tym, że tak można. Szkoda, że nie można tu skakać w tej grze. Można się łatwo zbagować i nie mogę niestety odskoczyć. Widzę, że coś lata. Ale nie widzę, żeby coś latało. Patrzcie, tam są tego, nie cienie. Ptaków, ale... Ptaków ni wuja nie ma. Tutaj nie wejdziemy. Tu zniszczone, tam zniszczone. Tu nic nie ma. W samochodach raczej też nie, ale zawsze można sprawdzić. Jedyne co znalazłem w tych samochodach to... to cedrowe drewno. Także no nie ma szału. Nie ma nic w tych autach, nie wiem. Jedyne co może być w sumie w samochodach, to może być tak, że pewnego razu po prostu dostaniemy normalnie, pójdziemy i dostaniemy kurde spluwę, bo ktoś zostawił. To jest dlatego się tylko chyba opłaca chodzić po samochodach. Znaczy nie wiem, czy tak jakby możemy dostać w gierce spluwę nawet. A tak mi się wydaje, że jakby ktoś mógł potencjalnie zostawić giwerę, nie? W końcu to Ameryczka jest, a nie, to Kanada w sumie. No, Kanada, Ameryczka. Wszystko to samo. W Kanadzie chyba też masz broń. Legalną? Chociaż może nie masz, nie wiem. Wiem, że w jakimś stanie wprowadzono nowe przepisy umożliwiające posiadanie absolutnie każdego narkotyku, jaki możesz mieć na świecie. Wszystko możesz, chłopie, przy sobie nosić. Nie tylko zioło, tylko w Kanadzie zioło jest legalne, tylko cały skład, heroinę, wszystko. I testują tam, czy tego. Czy... No jaki będzie miało to wpływ na społeczeństwo? Czy dobry, czy raczej taki średni? Czapka z daszkiem? Ktoś nosi coś takiego zimą? No raczej nie, też mi się wydaje. Świeże, suszone mięso. Niestety mało kalorii daje. Myślałem, że mięsa będzie więcej. O, też... W sumie to tylko zwykłe suszone mięso. No tak, a mleko było tłuste, dlatego miało dużo kalorii. Koszulka, możemy ją chyba założyć, koszulkę akurat. Ile już moja postać tego sama nie zrobiła. Moglibyśmy, tylko... A nie, lepsza jest. A, bo ta jest zepsuta. No nie, no ten swetr będzie lepszy, który noszę, tylko bym musiał ją
Musiałbym go naprawić, bo jest zepsuty. No ale dobra, to zajmiemy się tym później. Koszulkę najwyżej przerobimy na jakiś materiał albo coś. No tu nic więcej nie ma, tu jest jeszcze jakaś szapeczka. Raca. Sygnał świetlny wystrzeliwany z pistoletu. Chyba tylko, żeby odstraszyć tego wilki, nie? Tak mi się wydaje. Wzruszający list, napisany odręcznie, rozmazany atrament sugeruje, że osoba, która go napisała, musiała przy tym płakać. Sadek. Nie chcę tego robić, ale nie mam wyboru, nie mogę dłużej przebywać w Milton. Jest tu zbyt pusto i zbyt przygnębiająco. Wiem, że obiecałam zostać z tobą na dobre i na złe, ale nie przypuszczałam, że dojdzie do czegoś takiego. Wybacz mi, wyślę jedzenie, gdy dotrę na kontynent. Słyszałam, że mają tam go więcej. Całusy N. Zabierz. Szmulec obiecał, że zostanie i nie został. What have we here? Zapałeczki zawsze się przydadzą, bo ja lubię co 5 sekund robić ognisko jakieś. Szybko się zapałki kończą, sardyneczki może być. Tą drogą musimy coś zjeść. Żywność. Może być. No ale nie wiem, no ciężko będzie fest tej babulce. Żart się dać. Jak my sami nie mamy. Bielizna termoaktywna. To się może przydać. No, my mamy taką bieliznę, ale możliwe, że ona jest gorsza w sumie. Jest bardziej zużyta. A, mamy dwie w ogóle, dwa miejsca. Dwie bielizny. No dobra. To pewnie, że się przyda. Tu nic nie ma, toaleta. Możemy wziąć wszystko. No weźmy tą wodę, no. Nie wiem, w sumie noszę tyle wody już. Mam 10 kg wody, trochę przesadzam. Tak. Kapeńkę przesadzam ostatnio z tą wodą. Tu wszystko przeszukane. Tu jest jeszcze garnek. No ale my mamy jeden garnek. To po co nam dwa? Tak, to bez sensu. To nie biorę. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy w survivalowym tym. W survivalowych warunkach. O! Klucz do domu dyrektora banku. A skąd ja kurwa ogarnę klucz do domu dyrektora banku? Byłem w banku, ale nie znalazłem tam klucza. Ale może w sumie tam by było. Może warto by było się tam udać z powrotem i przeszukać troszeczkę bardziej dokładnie, jeżeli to zrobiłem. Zgaduję, że tu nic nie znajdziemy, ale chodźmy. Nie wiem, może w sumie tutaj może być czasem klucz jakiś na przykład, nie? Na przykład do domu. Ktoś zapomniał wziąć. Na przykład dyrektor banku. Pochman, by było. Ale niestety obawiam się, że szanse są dość nikłe na to. Na taki... na taką sytuację. Taki splot wydarzeń. Stamtąd my przyszliśmy? Nie chyba. Nie mam zielonego pojęcia skąd przyszliśmy. A, tam jest stacja paliw. No dobra, to chodźmy na stację paliw, no. Tutaj byłem? Chyba nie. O! Kartka ze skrytki. Wiadomość znaleziona w porzuconym samochodzie. Czytaj. Hej mała, ten zgret ze stacji Orka nie zamknął tylnego wejścia, więc wlazłem tam i zgarnąłem kilka rzeczy. Przydadzą nam się, kiedy będziemy się stąd zwijać. Nie mogę się doczekać, kiedy razem dotrzemy na kontener. W końcu naprawdę będziemy razem. Spotkajmy się jutro wieczorem zgodnie z planem. Wszystko schowałem koło tamtego wielkiego... zawalonego pnia drzewa na bagnisku za kościołem. Tam, gdzie kiedyś się spotkaliśmy i piliśmy kontrabandę twojego starego. Okej, okay. Za kościołem... zawalony...
Pięć drzewa. Dobra, zabierz. Ty, to w sumie opłacało się, no. Znajdź tajną skrytkę. Kolejna misja. No ale tą chyba akurat wykonamy, wydaje mi się, bo coś mi się wydaje, że w tej tajnej skrytce mogą być tajne, fajne rzeczy. Słyszę, że ktoś biegnie. Nie. To chyba wiatr. Myślałem, że wilk może, wiecie? Dlatego takie lekkie skupienie. Lekki fokus poszedł, żeby mu może, nie wiem, kamieniem dupsnąć. Wydaje mi się, że jak trafię kamieniem wilka, to on sobie odpuszcza, nie? Ale możliwe, że mi się w sumie wydaje, tylko mega wieje. Nie wiem, czy dotrwamy, kurwa. Czy dojdziemy tam, gdzie mamy dojść? Jak nie biegnij. Można by było przeczekać. Ale z drugiej strony myślę, że jak pobiegniemy, to będzie dobrze. Tu mamy jakieś wycinka drzew była robiona. Po lewo coś będzie. Tam coś dalej też jest, ale nie wiem, co tam jest. Też jakiś dom? Jakiś zawalony dom? Przed nami chyba. Zawalony jakiś dom tam jest. My w ogóle mamy misję, żeby udać się na stację paliw, więc... Jeleń. Albo łoś. Albo coś takiego. O, wilk. Albo mój brzuch. Też istnieje na to szansa. Że to mój brzusio. Jesteśmy głodni w sumie, mega. Stacja benzynowa, witam serdecznie. Poczekaj, pozbierajmy kamienie, one się mega zawsze przydadzą do na polowanie. Węgiel. Raca, spoko. Dobra. Pierdolony wilk, dobra. Uju. No. Elo, frajerze. I żebym cię tu więcej nie widział. Dobra, odpalmy... Pełny zwierzak. O, proszę cię, odpalmy ognisko. Nie świeże... Jak opuszczono świeże jelito? Czemu ja to poopuszczałem? Weź to... Co ja zrobiłem? Surowy królik, weź to schowaj. I stwórz mnie ognisko. Szansa powodzenia 55%. Mało. 95. Tylko ja nie mam drewna nawet przecież. Chyba. Silny wiatr uniemożliwia. O kurde, szkoda mega. Nie, no ale syf. A nie mogę w ogóle? Nie mogę jakby... Znowu coś upuściłem. Nie mogę naprawdę w ogóle? Rozpalić? Nawet jakbym, nie wiem, użył katalizatora? A, mogę. Dobra, to użyjmy katalizatora. Pięknie. Dodaj paliwo. Wypierdalasz. No. Kuju. No. Ale skurwysyn. Dobra. Przydałaby się drewno, drewno. By się przydało. Fez by się przydało drewno. Ile mamy? Godzinkę. Czy my w godzinkę opierdolimy jelenia? Oj, to jeszcze jak? Pewnie, że tak. No to zbierz. Co? O, umrę z głodu. 5 kilo żarcia, nie? Pojebane, dobra, jedzmy coś. Żywność. Królik surowy, nie. Sardynki w puszce. 5 kilo żarcia, wiecie ile to z kalorii? Mega dużo ogólnie. Jak nie wiecie. Zajebiście nam się trafiło, szczerze. Tylko trochę liski było, ale jest okej. Okay. Możemy jeszcze skórę mu ogarbować. 40 minut i możemy go pociachać. Tylko to ciachanie za dużo to nie daje, więc raczej bym go nie ciachał. 37 minut ogniska jest jeszcze, a to będzie trwało 40. Także dodajmy jeszcze, może węgiel spróbujmy. O kurde, węgielowe, mówiłem. Dobra. Skóra, cyk, zbierz. Dobra, mamy skórę, mamy wszystko, jesteśmy mega przeciążeni. No, ale trudno się mówi. Spadamy. Fajnie zostało ogarnięte, mamy dużo jedzenia, 5 kilo, to jest mega dużo. Tylko ogólnie
Jesteśmy mega przeciążeni i obawiam się niestety, że... O, to możemy sobie pociąć w sumie. Byśmy potrzebowali drewna. Tylko obawiam się, że za dużo to nie będę mógł później nieść, bo będę już tak przeciążony, że nie dam już rady. Dobra, stacja paliw. Czy ja tu kogoś znajdę? Mam nadzieję, że nie. Szczerze mówiąc. Zużyte skarpety, weźmy. Sto z papierów, schowajmy w ogóle broń. Schowaj, schowaj. Tkanina, weź. Metalowa półka, nie. Apteczka. Bandaż, no weź. Antybiotyki, spoko. Puszka co zysku, no już mam tyle tych puszek, że już nie biorę. Nie są mi potrzebne. Tu ktoś sobie chyba spał ogólnie, albo nadal może śpi w sumie. Znaczy no, aktualnie nie śpi, ale wiecie co miałem na myśli. Napad na autostradzie, no tylko z opisem lokalizacji zestawu ratunkowego, czytaj. Hej bat, przepraszam, że wystawiłem cię tak do wiatru z tą burzą, zasilaniem i w ogóle. Zdaje się jednak, że przy górnym moście wszystko dziś diabli wzięli. Unieruchomione samochody, totalny bajzel, a jak bogaty gość z kontynentu nie chce się ruszyć ze swojej ciężarówki. Myśli pewnie, że jesteśmy z grajem bandziorów, którzy chcą go wykiwać. Normalka. Tak czy siak idę tam z Jonasem, spróbuję przemówić mu do rozsądku, zanim burza rozpęta się na dobre. Załatwimy sprawę jutro z rana. Napad na autostradzie. Przeszukaj zestaw ratunkowy... Poszukaj zestawu ratunkowego z ciężarówki. Kurde, to nie dobrze. Ryzyko skręcenia, bardzo niefajnie. No mówiłem, że mam za dużo rzeczy, a tutaj są zajebiście dużo jedzenia. Ktoś fajnie się to urządził. Szkoda, że niestety teraz umrze z głodu, ale mówi się happens to the best, no nie? Tutaj nic nie ma. Tu jeszcze coś jest, nie mogę tego podnieść. No to trochę tych misji mamy. Nie wiem, czy nam jakieś mega potrzebne są te zestawy ratunkowe i tak dalej. Więc ogólnie... Przede wszystkim skupił się bym na tym, żeby babci przynieść troszeczkę tego... trochę jedzenia. Jest śpiwór. To jest też mega fajne. Śpiwór fest oddaje. Weźmy. O kurwa, mam 43 kilo na sobie. Jest przypał trochę. Załóżmy tą czapę. I załóżmy... którą czapę? Tą czapę, dobra. Kioski, papiery, historia upadku, część pierwsza. Dobra, zbierz, nie chcę mi się tego czytać. Tu nic nie ma, batoniki, cyk. Papiery weźmiemy, batonik, o kurwa, dobra. Mega dużo żarcia tu jest. Trzeba dokładnie przeszukiwać i będzie spoko. Tu mogę się nachylić, tu co jest? Puszka kawy, batonik, papiery, batonik. Zajebiście. Będzie do babulki. Woda. Drabina. Lodówka. Nie ma nic. Jakieś piczka. O kurwa. O. Ale jaja. To już wiemy, kto tu mieszka. Dobra, szybka ewakuacja do tyłu. Dzięki, wielkie trzymaj się. O kurde, ale jesteśmy mega przeciążeni, ale inny pomysł żarcia. Widzowie, jesteśmy mega bogaci, nie? Patrzcie ile babcia, tu już babcia ma 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 kalorii. A konkretnie 4500? Albo coś takiego. No dobra. Myślę, że pogadamy z tym gościem w następnym odcinku. Bo mam już 54 minuty.
Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha. No i co? Widzimy się jutro jak codziennie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.